Hej, tu Aitra. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w szóstym odcinku gry Nebuchadnezar. Dzisiaj zajmiemy się rozwojem willi do poziomu trzeciego. Aby wille awansowały na poziom trzeci, to musimy się zająć dwoma kwestiami. Po pierwsze, potrzeby mieszkańców i musimy zaspokoić potrzebę w kapłanów oraz miedzianą biżuterię, a po drugie wymagania dotyczące okolicy, czyli musi być wystarczająca wysoka atrakcyjność okolicy i odpowiednio niskie zanieczyszczenie. W moim wypadku akurat te warunki są spełnione, bo atrakcyjność okolicy mam, widzicie, powyżej 12, a wymagane jest 9. Z kolei zanieczyszczenie mam zerowe, a maksymalnie dopuszczalne jest 9, więc ta kwestia jest już spełniona. Wobec tego zostaje mi zapewnić mieszkańcom kapłanów oraz miedzianą biżuterię. Zanim się jednak za to zabiorę, to najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego najpierw chcę rozwinąć willę, a nie zabiorę się już za produkcję piwa i glinianych tabliczek. Do produkcji piwa i glinianych tabliczek potrzebni są mieszczanie. Jednak na chwilę obecną ja mam ich dostępnych tylko niecałe 500. I to jest dosyć mało. Wolałabym mieć ich tak powiedzmy około 1000 co najmniej, zanim się za produkcję piwa i glinianych tabliczek zabiorę. I dlatego właśnie najpierw chcę rozwinąć willę. I teraz chciałabym, abyście zwrócili uwagę na jedną rzecz. Tutaj macie statystyki obecne domku, czyli na poziomie drugim w willi maksymalnie może mieszkać 16 mieszkańców i w tej willi akurat tylu jest. I tutaj macie wpływ z podatku 8. Na następnym poziomie, te informacje są tutaj po tej prawej stronie, maksymalna liczba mieszkańców domku wzrośnie do 44, a wysokość podatków wzrośnie do 33. Czyli zobaczcie, ten awans zapewni mi dosyć duży skok w liczebności mieszczan i zwiększy mi wpływy z podatków, więc warto po to sięgnąć. Jeśli chodzi o kapłanów, sprawa jest bardzo prosta. Musicie wybudować dom kapłanów. Jeden dom kapłanów udostępnia dwóch kapłanów i zostaje tak naprawdę zaplanować ich trasy. Więc jeden kapłan będzie chodził po tej niebieskiej części, gotowe, a drugi będzie chodził po tej szarej części. Jeśli chodzi o kapłanów, to wszystko. Teraz należy się zabrać za miedzianą biżuterię. Miedziana biżuteria jest produkowana z miedzi. I jeśli chodzi o miedź, no to możecie mieć pewien problem, ponieważ miedź na pewnych mapach może być niedostępna. Jeśli macie złoża miedzi na swojej mapie, no to oczywiście możecie tą miedź wydobywać, a z niej produkować miedzianą biżuterię. Jeśli jednak miedzi nie macie na swojej mapie, to musicie tą miedź importować, a następnie z tego produkować miedzianą biżuterię. Oczywiście możecie również importować miedzianą biżuterię od razu, ale miedziana biżuteria na pewno będzie droższa niż miedź. Więc najprawdopodobniej bardziej Wam się będzie opłacało kupować miedź, produkować z tego miedzianą biżuterię, a nadwyżkę po prostu sprzedawać. Na chwilę obecną nie stoimy na tyle dobrze z handlem, żeby stać nas było na kupowanie gotowych produktów. Ja na szczęście mam mapę, na której mam złoża miedzi dostępne, więc nie muszę się tym martwić, ponieważ miedź mogę wydobywać samodzielnie. I teraz jak rozpoznać, czy mamy jakieś złoża na naszej mapie? Przede wszystkim zerknijcie sobie na minimapę. Szczególnie w okolice, gdzie macie taki ciemny brązowy kolor, bo tam są tereny, które nie nadawają się pod budowę. I tam szukajcie kolorów innych niż macie kolor zwykłego gruntu. Czyli tutaj do góry widzę taki szary kolor i to są złoża kamienia. Wobec tego będę mogła pozyskiwać kamień. Nieco niżej widzę taki różowy kolor i to są właśnie złoża miedzi. Czyli tutaj mogę wybudować kopalnię miedzi i pozyskiwać miedź. Jednak tego gruntu zobaczcie, że nie ma zbyt dużo. W
Wobec tego, budując kopalnie miedzi tutaj, postarajcie się tak je budować, żeby wykorzystać jak najlepiej dostępną przestrzeń. Powiedzmy, że ja zacznę od 6, może 7 kopalni miedzi. Wybieram kopalnia miedzi i widzicie, na tej różowej części mogę tą kopalnię budować. Są tu też takie rejony w środku, gdzie kopalni nie będę w stanie postawić, ale jest dostatecznie dużo miejsca, żeby trochę tych kopalni wybudować. Ok, więc ja buduję, tak jak powiedziałam, 6 albo nawet 7 takich kopalni. Mam wybudowane kopalnie, no to teraz muszę postawić drogę. Teraz muszę postawić magazyny, w których ta miedź będzie składowana. Teraz w magazynach pamiętajcie, aby ustawić, że będzie tutaj przyjmowana tylko miedź. Tej miedzi nie będę nigdzie zabierać, ponieważ od razu tutaj chcę produkować miedzianą biżuterię. Więc teraz wybierzmy warsztat miedzi i postawmy takich warsztatów, na przykład 6. I teraz potrzebujemy magazynów, w których będzie składowana miedziana biżuteria. I musimy te magazyny ustawić, czyli tutaj będzie przyjmowana miedziana biżuteria, ale będzie ona stąd zabierana, żeby móc ją dostarczyć gdzieś w pobliżu willi. I to samo w drugim magazynie. I super, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia produkcji. Wobec tego ściągnę teraz pauzę i poczekam, aż te magazyny zapełnią się miedzianą biżuterią co najmniej w połowie. Super. Teraz musimy tą miedzianą biżuterię dostarczyć gdzieś w pobliżu willi. Wobec tego musimy postawić nowe magazyny. I teraz w tych magazynach będzie przyjmowana miedziana biżuteria, ale tutaj będzie ona rozładowywana. I to samo z magazynem z drugiej strony. Tutaj postawiłam nowy kawałek drogi i ten kawałek drogi ma wpływ na trasy karawan, więc stąd są właśnie te wykrzykniki. Jak w to wejdę, to wtedy zobaczę, która karawana ma dostęp do tej nowej drogi. Ok, teraz potrzebuję karawany, które mi dostarczą tą miedzianą biżuterię do tych nowych magazynów. I teraz się przyjrzyjmy. Jak mam te karawany, to zobaczcie, że jedyna dostępna droga idzie tędy, więc dosyć mocno naokoło. Dużo korzystniej byłoby mi postawić tutaj kawałek drogi, który skróci mocno trasę karawany. Więc tak też zróbmy. I teraz zobaczcie, że do tego magazynu jest bardzo daleko. Zatrudnię 2 karawany do przewozu miedzianej biżuterii na każdy z tych magazynów. Bierzemy karawanę, miedzianą biżuterię i teraz. Proszę, zabierz mi miedzianą biżuterię stąd i stąd i dostarcz ją tutaj. Bierzemy drugiego, takiego samego. Pamiętajcie o możliwości kopiowania trasy. Ten plusik, ta flaga i trasa jest skopiowana. I to samo robię tutaj. Wybieram miedzianą biżuterię, która ma być zabierana z tych 2 magazynów i dostarczana tutaj i drugiego takiego i jest gotowe. Teraz poczekam, aż te magazyny wypełnią się miedzianą biżuterią. Super, widzimy, że oba magazyny wypełniły się, wobec tego mogę zaplanować sprzedawców. Potrzebujemy zwykłe targowisko. I tutaj zatrudnimy sprzedawcę miedzianej biżuterii. Ten sprzedawca będzie chodził po tej niebieskiej trasie. Z drugiej strony sprzedawca będzie chodził po szarej trasie. Teraz odblokuję pauzę i zobaczymy, jak wille będą awansować. Widzimy, jak szybko mi ta biżuteria znika z magazynów i wille się podniosły. Oczywiście pamiętajcie, że na początku to jest niestabilne i musicie chwilkę poczekać, żeby sytuacja się ustabilizowała. W międzyczasie poobserwujmy, jak wygląda zapotrzebowanie w miedzianą biżuterię. I teraz widzimy, że niebieskie słupki na targowisku są wysokie, wobec tego towar jest dostępny na sprzedaż u sprzedawców. Z kolei w domkach te żółte słupki, one powoli maleją,
ale potem przychodzi sprzedawca i miedzianą biżuterię sprzedaje. Wobec tego te słupki nie opadają do zera, więc jest ok. Dla pewności zerknijcie sobie jeszcze na daktyle i na ryby, ponieważ ilość mieszkańców bardzo mocno się zwiększy. Wobec tego zapotrzebowanie w daktyle i ryby również się zwiększy. Więc pamiętajcie, że po każdym rozwoju trzeba zobaczyć na towary, które wcześniej były zaspokojane. Ja już chociażby widzę po tych liczbach tutaj, że jest w porządku, bo widzę, że tych ryb mam grubo ponad 100, daktyli mam również ponad 100. Poziom daktyli spada poniżej 100, ale za chwilę on powyżej 100 wraca. Wobec tego jestem w stanie te potrzeby utrzymać i jak ja wejdę w to, to zobaczę, że rzeczywiście tak jest. Na targu daktyle są dostępne i w domkach również, podobnie z rybami. Na targu są dostępne i w domkach również. Więc jest ok. I teraz zobaczcie, że mam powyżej 1000 mieszczan dostępnych. To jest super, bo to oznacza, że rzeczywiście mogę pomyśleć o produkcji piwa oraz tabliczek glinianych. Warto też sobie w tym momencie pójść do finansów i zobaczyć, jak wygląda budżet. Widzimy, że podatki mam tylko z domków na trzecim poziomie, jeśli chodzi o willę. To jest bardzo dobra wiadomość dla mnie, bo to oznacza, że wszystkie wille, które były na poziomie drugim, awansowały na poziom trzeci. I zobaczcie, że wpływ podatków od mieszczan mam wyższy niż podatki, jakie dostaję od rolników. Więc to też jest bardzo fajnie. Im wyższa klasa mieszkańców, im wyższy domek, tym więcej kasy będą Wam płacić. I teraz możecie zobaczyć bardzo fajną rzecz. Łącznie podatki mam na poziomie 1869, a za wynagrodzenie płacę w tym momencie 1830. Czyli po raz pierwszy widzę, że wpływ z podatków jest nieznacznie większy niż wynagrodzenie, które płacę mieszkańcom. Super! Wreszcie jestem na takim poziomie, w którym podatki pokrywają mi koszty wynagrodzenia. Oczywiście na razie ta różnica jest nieduża, ale już tutaj powinniście widzieć, że od tego momentu każdy kolejny rozwój ludzi powinien zwiększać tą różnicę. Warto też zobaczyć do prestiżu i zobaczcie, że prestiż również wynika z mieszczan. I teraz tutaj warto zwrócić uwagę również na to, że mieszczanie również zapewniają więcej prestiżu niż rolnicy. Zobaczcie, rolników mam powyżej 6700, a prestiż od nich to jest 71. Gdzie mieszczan mam nieco ponad 1300, czyli dużo, dużo, dużo mniej niż rolników, a prestiż mam około 50. Więc widzicie, że również wyższe klasy zapewnią Wam więcej prestiżu. Obecnie prestiż mam już na poziomie 155. Super! Następnym razem zabiorę się za produkcję piwa i tabliczek glinianych. Wobec tego awansujemy nasze domki do poziomu czwartego. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, to zostawiajcie proszę w komentarzu pod tym materiałem. A tak, życzę Wam miłego dnia, przyjemnej gry i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!